Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj z gry Izonco. Już pierwszy materiał z tej gry na kanale się znajduje. To jest taka luźna rozgrywka. No a dzisiaj postaram się z wami podzielić moimi spostrzeżeniami, jeśli chodzi o tą grę. I w sumie wszystkie te spostrzeżenia są raczej pozytywne, dlatego że ta gra w sumie okazała się być niezłym sukcesem. Pomimo tego, że jest to gra, powiedzmy sobie, na swój sposób niszowa, bo to trzeba mi się wydaje zaznaczyć, bo jest to gra dość realistyczna. Ponadto jest to gra, która toczy się na froncie no, niezbyt rozpoznawalnym. On jest dość ciekawym frontem, front włoski, to jednak jest to front dość, że tak powiem, no, słabo kojarzony. Podczas edukacji szkolnej słabo się go zarysowuje, na studiach, jeśli kogoś to interesuje, też raczej frontu włoskiego profesorowie nie poruszają, w sensie na to nie ma albo czasu, to jest A, albo B, po prostu ktoś jest tym niezainteresowany. Część profesorów po prostu podchodzi do działań wojennych jak do jeża i taka jest prawda, że cokolwiek wiąże się z działaniami wojennymi, to nie, 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 bo to jest wiadomo, to jest wojna, to tak wszyscy sobie pogarniają, to jest coś prostego, polityka jest trudniejsza, no może tak jest, ale jeśli ktoś nie rozumie, o co chodziło w danej kampanii, dlaczego tam toczono walki, no to też jest takie potem wielokrotnie wypaczone, potem no, nie rozumie się pewnych rzeczy i spłyca się na przykład pewne działania wojenne, jako no po prostu o mniejszym znaczeniu, jakaś taka to jest nieistotna, że tak powiem, wojenka, jakaś taka strzelanina gdzieś tam na obrzeżach no, ważnego świata, bo front wschodni i zachodni to wiadomo wszystko, a reszta to się nie liczy. No to jest takie głupie trochę podejście i ja przyznaję, że takie coś faktycznie funkcjonuje, to jest prawda. Jeśli ktoś tutaj myśli, że to jest jakaś teoria spiskowa, to wielu po prostu podchodzi do właśnie kwestii frontu włoskiego, który pojawia się w grze Izonco bardzo tak, no był sobie, walczono, tam postrzelali sobie, ogólnie było fajnie i śmiesznie i wszyscy się cieszyli. No nie do końca tak to wyglądało, front włoski, zresztą co gra Izonco dość mocno pokazuje, jest umiejscowiony przede wszystkim w górach i to są góry dość wysokie, zresztą sama nazwa gry Izonco to jest nazwa, która wywodzi się od nazwy rzeki. Izonco to jest włoska nazwa, Socza to jest nazwa słoweńska i te bitwy toczyły się właśnie w rejonie doliny tej rzeki, ale jak najbardziej te bitwy też obejmowały tereny no, całkowicie górskie. Ta rzeka wypływa z Alp Julijskich i te góry mają tam średnio 2000 metrów nad poziomem morza. To jest dość pofałdowany teren, to jest bardzo trudny teren, zresztą wiadomo, to jest dolina też, więc no, można powiedzieć, że z dość dużej wysokości schodzimy najpierw w dolinę rzeki, a potem znowu do góry. Więc to jest taki no, niezbyt przyjazny teren do walki i bardzo trudny. Dodatkowo musimy pamiętać, że tutaj mamy wojnę pozycyjną, czyli ta wojna pozycyjna jest no, niesamowicie wyczerpująca. Włosi w czasie tych bitew stracili ponad 1 200 000 żołnierzy. W sensie to nie tylko sami zabici, ale również ranni i chorzy. I to nie tylko właśnie z racji na to, że toczyły się walki, a również z racji na trudny teren. Wiadomo, góry to jest bardzo nieprzyjazny rejon, a tu po prostu jeszcze latają pociski, więc tutaj to wcale takie, że tak powiem, nie było wszystko piękne, ładne i łatwe. Warto tutaj zaznaczyć, że no, jeśli zajmiemy dogodny punkt w takich górach, to spokojnie możemy sobie kontrolować całkiem spory obszar, relatywnie dość małą jednostką żołnierzy, małą jednostką ludzi, natomiast zdobycie na przykład danego punktu, który jest umieszczony bardzo wysoko, podejście pod ten punkt jest no, bardzo niebezpieczne i bardzo trudne, więc to były walki naprawdę ciężkie, zresztą na całej długości linii frontu włoskiego walki charakteryzowały się wyjątkowo no, trudnymi warunkami. I mi się wydaje, że gra Izonco całkiem fajnie stara się oddać właśnie to, jak wyglądają walki. No, mamy naprawdę niekiedy przyjemne mapy, pod tym względem, że fajnie się na nich porusza i fajnie one wyglądają, ale one są na dodatek dość trudne, dlatego że na przykład o ile teraz mamy taką mapę półmiejską, no to ona jest, że tak powiem, dość przyjemna, nietrudna do ogarnięcia. Na przykład są te mapy, które mamy praktycznie umiejscowione w bardzo wysokich górach,
gdzie po prostu najpierw wchodzimy na szczyt, a potem z niego schodzimy. I na początku musimy przyjąć, kiedy wchodzimy na szczyt, całkiem inną taktykę, bo w tym momencie, jakby to powiedzieć, no, łatwo jest nas zauważyć, łatwo jest nas odstrzelić, że tak powiem, z góry, a potem jak my schodzimy z góry, to też jesteśmy, jeśli dobrze się ustawią strzelcy przeciwnika, jesteśmy też relatywnie dość łatwym celem, bo na nas można odstrzeliwać z dołu. Owszem, teoretycznie mamy high grounda, no i w tym momencie jesteśmy wygrani, ale z drugiej strony, jak się wychylimy za bardzo, to w tym momencie jesteśmy dużo lepiej widoczni, niż jakbyśmy gdzieś tam się chowali, no, na równym terenie, w sensie gdybyśmy na tym samym poziomie. Więc jak za bardzo sobie wskoczymy na jakiś worek albo na jakieś umocnienie i staniemy sobie, no to jesteśmy świetnym celem. Więc to też trzeba brać pod uwagę. I to wszystko wbrew pozorom w Izonco jest niesamowicie fajnie oddane. Te walki są dość trudne, dość skomplikowane. No i powiem tak, no dawno nie grałem w grę, która naprawdę stawia przed graczem tak wiele wymagań. W sensie tu nie tylko liczy się strzelanie, ale też szukanie przejść, szukanie właśnie innych możliwości uderzenia na wroga, bo czasami jeden punkt po prostu jest nie do zdobycia z danego obszaru, pomimo tego, że on jest, wydaje się, możliwy do zdobycia w tym rejonie, da się, że teoretycznie tam przejść, to nie oznacza, że to jest najlepszy możliwy scenariusz, jaki możemy wykonać. W sensie, można próbować czasami iść właśnie tymi ścieżkami, ale zazwyczaj one są obstawione. Z drugiej strony, jak wyjdziemy poza te ścieżki, to jesteśmy na tyle łatwym celem, że nas można łatwo odstrzelić, więc trzeba szukać coś pomiędzy, jakieś nieobstawione ścieżki, trzeba dobrze rozpoznać linię wroga. No i to sprawia, że ta gra jest pod tym względem, no, mega ciekawa. Zresztą mi się wydaje, jeśli ktoś grał w Verdę i Tannenberg, to takie coś bardzo polubi, bo to wymaga po prostu od gracza, no, sporo zaangażowania i sporo myślenia. I to jest, mi się wydaje, największa zaleta Izonco. Owszem, prawdą jest, że ta gra nie jest idealnie zrobiona, bo troszeczkę w niej różnego rodzaju problemów technicznych jest, bo zauważyłem, gracze się na to skarżą. Da się ponoć zabudować w punkcie, da się zabudować w skrzynce na amunicję, więc to też bierzcie pod uwagę, da się po prostu jakoś wbudować w tą konstrukcję. Ponoć część rzeczy została już usunięta właśnie z tych problemów, ale jak to jest naprawdę, no to nie do końca mi się wydaje wiadomo. Kolejna kwestia to jest fakt, że pomimo tego, że gra jest dość rozbudowana, ma masę interakcji, to jednak ilość broni jest, no, mi się wydaje, nieco mała w porównaniu z poprzednimi grami z serii. Z drugiej strony, no, trudno się dziwić, tutaj mamy tylko Królestwo Włoch i mamy Austro-Węgry, natomiast w tych innych częściach serii mieliśmy więcej po prostu opcji, bo było więcej nacji. Ale z drugiej strony ta broń, która jest dodana do gry, jest mega ciekawa i ona mi się bardzo podoba. Z drugiej strony część broni troszeczkę mi się wydaje niepotrzebnie upchnięto do snajpera. W sensie niepotrzebnie część broni trafiła właśnie do klasy snajpera. Właśnie chyba najlepszym przykładem jest karabin Wendla, której upchnięto w klasę snajpera. Po co karabin jednostrzałowy na proch czarny wcisnąć do klasy snajpera? Nie wiem, ale go tam umieszczono. To jest taka, mi się wydaje, trochę głupotka, bo spokojnie on mógł trafić do zwykłego piechociarza i byłoby spoko i fajnie, no ale to jest może moja opinia. Poza tym mi się wydaje, wszystko funkcjonuje w miarę dobrze, optymalizacja nie kuleje aż tak bardzo, jak niektórzy mówią. No, owszem, ta gra ma dużo większe wymagania niż na przykład w Verdę. No ale sorry, taka jest prawda, że ta gra jest też dużo bardziej zaawansowana. No to powiedzmy sobie coś za coś, nie? No jednak ona bardzo ładnie wygląda. No właśnie, to jest też zaleta tej gry. Bardzo piękne widoki nawet podczas samej rozgrywki nam się dostarczają, więc gra wygląda mega ładnie i to mi się bardzo, bardzo podoba. A już mówiąc o broni, to mi się jedna rzecz przypomniała, jeśli chodzi o odblokowywanie broni i różnych dodatków, to trwa mega, mega długo. W sensie, jak na grę płatną, bo do takiego w sumie systemu nabijania punktów to jesteśmy przyzwyczajeni z gier, no, free to play. No ale gra płatna jednak, żeby tak to długo trwało. Znaczy, to nie trwa mega, mega długo, ale najpierw musimy odblokować odpowiedni poziom, żeby potem zrobić zadanie, które czasami jest, że tak powiem, okazyjne momentami, żeby odblokować jakąś broń. A tu już by się chciało, niektóre takie perełki, na przykład Mannlicher Schnauer, karabin mega interesujący, z mega ciekawym magazynkiem, w grach praktycznie nie do osiągnięcia. No i problem pojawia się z tym karabinem taki, że on jest tylko w klasie snajpera. Snajperów jest czterech na mapę i graj ty snajperem.
No nie pograsz, no nie pograsz, więc no niestety tak to wygląda, że no jest to mega momentalnie frustrujące, że jakaś broń po prostu jest zarezerwowana dla danej klasy i w sumie w Werdeniu i Tannenbergu też tak było poniekąd, ale jakoś to tak łatwiej było zdobyć. O, sposób na dorwanie się do jakiejś broni był bez porównania prostszy. To nie ma o czym mówić. Więc tutaj mi się wydaje, fajnie to wszystko funkcjonuje, ale jednak czasami no denerwuje. Wiadomo, każde rozwiązanie ma swoje zalety i swoje wady. Wiadomo, każdy będzie inne rozwiązanie bardziej preferował, no mi się wydaje, ono jest mimo wszystko całkiem spoko. Całkiem fajnie funkcjonuje, aczkolwiek tej broni mi się wydaje powinno być trochę więcej. Pewne karabiny po prostu powinny być w większych ilościach udostępniane graczom. No i mi się wydaje wtedy no miałoby to jak najbardziej również sens i również by ten realizm nie został zakłócony. Chociaż, czy ja tam wiem, nie grałem tym jeszcze Manisherem, więc no zobaczymy jak on się będzie spisywał. On też ma się pojawić w postscriptum w właśnie walkach na Krecie. Tam mają go Grecy. Więc no zobaczymy jak to będzie funkcjonowało, jak to będzie wyglądało, jak będzie się Izonco rozwijało, jak ta gra będzie się rozpędzała, bo mi się wydaje, ona dopiero zaczyna. No mam nadzieję, że dzięki temu no twórcy dzięki tej grze wypłyną na szersze wody, no i dostaniemy od twórców jeszcze inne produkcje właśnie z tej serii, które będą podejmowały również tematy innych frontów I wojny światowej, na przykład na Bałkanach. Na pewno jest to dość interesujący front i mi się wydaje również jak najbardziej może być to taki mały festiwal dawnej broni palnej. Więc dla części graczy na pewno interesujący. Ja już powoli będę kończył. Napiszcie, co wy myślicie o grze Izonco, czy graliście w tą grę, czy dopiero macie zamiar zakupić tę produkcję. Z mojej strony to tyle. Jeśli film wam się podobał, no to zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał, komentarze jak zawsze są dla was. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, no i cześć!